Serdecznie witam po raz kolejny w studio Prawy TV pana profesora Cezarego Mecha. Witam serdecznie. Panie profesorze, jest pan wybitnym finansistą. Pełnił pan funkcję swego czasu wiceministra finansów, doradcy bankowego. Chciałbym na początku zapytać o otwarte fundusze emerytalne, o ZUS. Jak to się ma? Jakie są pieniądze w ZUS-ie? Jakie jest bezpieczeństwo dla emerytów, dla przyszłych pokoleń Polaków? No, będąc prezesem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, to proszę pamiętać, że swego czasu, no już ponad 10 lat temu, właśnie ostrzegałem, że będą problemy. To reakcja była tego typu, że na drugiej stronie tam Gazety Wyborczej, no, z jednej strony pan premier Hausner straszył, żeby nie straszyć, a z drugiej strony mówił, że gdyby mógł, to by mnie już dawno po prostu z tej funkcji odwołał. Teraz się okazuje, że problemy są i to okazuje się, że formacja, która w jakiś sposób, można powiedzieć, wspiera pana profesora, byłego premiera w rządzie SLD, bo jest ich reprezentantem w Radzie Polityki Pieniężnej, no, stwierdza, że problemy są z OFE, że trzeba przejąć te kapitały. No i najgorsze to tak naprawdę jest jednak to, że my jako obywatele tak do końca po prostu nie znamy tej prawdy, ponieważ z jednej strony no to tak się podburza przed otwartymi funduszami emerytalnymi, także i słychać z prawej strony głosy, że należy zlikwidować, że to jest olbrzymi przekręt. Ale czy to znaczy, że jest słaby nadzór nad funduszami emerytalnymi? No, niewątpliwie jest słaby nadzór, ponieważ nadzór zlikwidowano nad tymi funduszami. Wprawdzie w planach programu gospodarczego PiS w 2005 roku była właśnie kwestia powołania Komisji Nadzoru Finansowego, co dużym wysiłkiem się udało. Niemniej nadzoru nad tymi funduszami w ramach tej struktury nie odbudowano, więc w efekcie tak naprawdę to z jednej strony obywatele nie wiedzą, jakie były tak naprawdę te zwroty na ich środkach, które były powierzone otwartym funduszom emerytalnym. A wiadomo, że OFE to są taką skarbonką, gdzie po prostu my wkładamy tam pieniądze, a one są zarządzane przez firmy, powszechne towarzystwa emerytalne, to są głównie firmy zagraniczne, gdzie oczywiście kluczowa jest kwestia właśnie nadzoru ze strony państwa po to, ponieważ wiadomo, że z jednej strony to można właśnie na giełdzie stracić, kupując słabe, robiąc powiedzmy komuś dobrze jakiemuś inwestorowi, kupując takie aktywa, które są przeszacowane i później mogą ponieść straty emeryci. Z drugiej strony można już też tracić, kupując aktywa przeszacowane. I tym powinien się nadzór. Ale proszę powiedzieć, czy to jest lepsze rozwiązanie niż wkładanie finansów w ZUS? Do ZUS-u. No, niestety właśnie ten populizm idzie w tym kierunku, że nie patrzy się na to, jak powinny być ten fundusze nadzorowane, a z drugiej strony, jak one powinny być regulowane, tylko idzie się po prostu za taką myślą przewodnią ministra finansów, żeby tak naprawdę te środki przejąć, ponieważ tak naprawdę na czym polega cały problem? Cały problem to polega na tym, że statystyka europejska nie uwzględnia tego elementu jako elementu finansów publicznych. Więc jeśli my jako Polacy, jako przyszli emeryci, odkładamy sobie pieniądze, ale przez to nie ma zobowiązań po stronie instytucji państwowej, jakim jest ZUS, to okazuje się, że to jest wydatek budżetu państwa. No, z drugiej strony, jeśli państwo przejmie te środki i zapisze, przejmie te środki, nie będzie po prostu tych aktywów, przejmie środki otwartych funduszy emerytalnych, to nagle okaże się, że jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, mimo że tak naprawdę to oznacza, że w przyszłości nie będzie już z czego
naszych świadczeń wypłacać. Tak naprawdę ta cała operacja, jeśli wziąć pod uwagę aspekt finansowy, to polega na tym, żeby przejąć aktywa, żeby polepszył się wynik budżetu, a zapisać te środki na kontach ZUS-u. A ZUS takich zapisanych środków to już ma ponad 2 biliony złotych, a więc znacznie więcej niż zobowiązania Skarbu Państwa, które wynoszą powyżej 800 miliardów, więc tak naprawdę to już jest ponad 3 miliardy, trzykrotnie więcej niż cały dług państwa. I takie dopisywanie tych, powiedzmy, tych zer oznacza, że już w niedalekiej przyszłości będą potężne problemy z wypłacaniem świadczeń emerytalnych, rentowych, jak i też finansowanie służby zdrowia. Dlaczego? Ponieważ mając tak olbrzymie zadłużenie ZUS, nie będzie w stanie tego obsługiwać z prostego powodu, bo on opiera się na składce, która jest wpłacana do ZUS-u, a ona zależy od tego, czy wzrost gospodarczy jest, czy my zarabiamy więcej, czy mniej, a z drugiej strony od tego zależy, czy nas po prostu jako pracujących jest więcej, czy też mniej. A w związku z tym, że w przyszłości będą olbrzymie problemy związane z tym, że ten wyż demograficzny, który po prostu był po II wojnie światowej, on po prostu będzie przychodził na emeryturę, zastępując te niże, które... Czyli więcej będzie starszych osób niż tych zdolnych do pracy. Tak, a z drugiej strony młodzieży nie mamy. To, co wielokrotnie podkreślam, jesteśmy po prostu w wyjątkowej zapaści demograficznej, ponieważ te roczniki, które się rodzą, to są dwukrotnie mniej liczne niż one powinny być do prostej zastępowalności pokoleń. A na dodatek, na skutek polityki gospodarczej, która jest prowadzona od 20 lat, ona powoduje, że tak naprawdę to my nie pracujemy w Polsce, tylko na dodatek emigrujemy, nasza młodzież emigruje za granicę. Jak nie ma problem ze znalezieniem pracy w Polsce, to jej się podsuwa taką myśl, żeby proszę, a możecie sobie wyjechać za granicę. I to ludzie, którzy tutaj zdobyli wykształcenie. Tak, które ponieśliśmy nakłady pracy, więc jesteśmy pod taką olbrzymią presją, podwójną presją. Z jednej strony no to nie mamy młodzieży, z drugiej strony młodzież emigruje, a jeśli chodzi o kwestie dotyczące świadczeń emerytalnych, jak i też służby zdrowia, no to ten balon po prostu tych osób, które będą przychodziły na emeryturę, będą oczekiwały, że uzyskają te świadczenia emerytalne, będzie rósł, a z drugiej strony tych, którzy mają wpłacać nie będzie. I dlatego też ta idea, która wynikała z reformy emerytalnej i w jaki sposób, a gdy my stanowiliśmy ten nadzór, no to polegała na tym, no, że część tego, co wpłacamy do ZUS-u, żeby była inwestowana, więc ta nasza składka... Czyli rozwijana po prostu. Tak, z jednej strony pomnażana, a z drugiej strony polegało na tym, żeby ją nie przeznaczać na płatę aktualnych świadczeń, tylko po to, żeby w związku z tym, że nasze emerytury zależą od tego, ile uzbieramy, to żeby później w przyszłości można było środków wziąć. Ponieważ pamiętajmy, że 30% naszego PKB, który wytwarzamy w kraju, no to pochodzi od, to są środki, że tak powiem, przeznaczane dla tych, którzy mają ten kapitał, a więc są właścicielami fabryk, są właścicielami jakichś tam aktywów, które mogą wypożyczyć i za które mają procent. Więc 30% aż PKB to jest dla właścicieli. A my co robiliśmy przez ostatnie 20 lat? Wyprzedawaliśmy wszystko, a więc ta część, która zostaje w kraju, ona się zwiększa, ponieważ my żeśmy jak ten hulaka wyprzedawaliśmy wszystko za granicę, nasze przedsiębiorstwa, nasze banki, nasze instytucje. No i idea polegała na tym, żeby ci emeryci byli właśnie takimi rentierami.
częściowo, żeby oni że te środki, które odprowadzają, żeby one były inwestowane, a więc żeby mniej trzeba było przeznaczać właśnie z podatku i opodatkowywania młodych. Ponieważ to, w jakim kierunku obecnie idzie, no to teoretycznie się wynik budżetu polepszy, ale to tak samo jak się polepsza wynik budżetu, jak i też tego oficjalnego zadłużenia, jeśli wszystko prywatyzujemy i wyprzedajemy. Czyli rozumiem, że dochód z tych firm zachodnich idzie poza granice Polski, tak? Tak, z jednej strony jeśli my wyprzedajemy, no to oczywiście zyski są wytransferowane za granicę, służą obsłudze i finansowaniu możliwe, że emerytów zagranicznych, zaś to, co w przyszłości, jak będzie wyglądała sytuacja, nasi emeryci będą po prostu nam obciążali podatników, a więc będziemy w takim karkołomnym szpagacie, że z jednej strony ta ilość tych potrzebujących będzie wzrastała, z drugiej strony, żeby to sfinansować, to trzeba będzie coraz bardziej opodatkowywać tych, którzy pracują. Ale jeśli my to zrobimy naprawdę, no to będzie sytuacja odwrotna, ponieważ się okaże, że ci bardziej opodatkowywani to będą tym bardziej chcieli uciec z kraju, a więc ich jeszcze będzie mniej. Sytuacja jest tego typu, że jeśli te trendy się zachowują tak, jak się zachowują obecnie i jeśli będziemy nadal prowadzili tą zgubną politykę, która wydaje się, że już tak naprawdę to już odwrotu nie ma, to my w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat albo 3,5-krotnie będziemy musieli zmniejszyć świadczenia emerytalne, albo będziemy musieli kilkakrotnie zwiększyć podatki, czego się nie da przeprowadzić. A sytuacja jeszcze jest gorsza, jeśli chodzi o świadczenia zdrowotne, ponieważ starsze pokolenie potrzebuje zdecydowanie większe nakłady na służbę zdrowia. Tego typu nakłady muszą być większe w porównaniu z młodszymi rocznikami czterokrotnie, co oznacza, że tak naprawdę to, co nas czeka, to nas czekają liche emerytury, wysokie podatki i kolejka w służbie zdrowia. Co zostanie rozwiązane bardziej dramatycznie, ponieważ szpitale zostaną sprywatyzowane, nie będziemy widzieli kolejek, ale ludzie nie. A tak. Eutanazja, z drugiej strony bardzo drogie in vitro, bo wtedy za chwilę się okaże, że kiedy to starsze pokolenie nie mające dzieci będzie je chciało mieć, to będzie nam podsyłane, że proszę, a można w sposób in vitro, nawet staruszkowie mogą mieć dzieci. Czyli rozumiem, że stan gospodarki polskiej jest fatalny. Panie profesorze, wobec tego jakie wyjście? Czy nie powinno się opodatkowywać tych dużych koncernów zachodnich, a nie zwykłych śmiertelników, tych biednych, bo mam wrażenie takie i wydaje się, że ta pogłębia się, to znaczy, że w Polsce jest ta grupa rozwijająca się bogatych i biednych, a średniej klasy nie ma. Jakie powinno być wyjście? Czy opodatkować powinno się tych bogatych, którzy tutaj mają duże firmy, zachodnie firmy? Znaczy, pamiętajmy o tym, że właśnie podnoszenie podatków to ma taki efekt w dzisiejszym świecie, że jeśli ono jest nieproporcjonalne, no to interesy się zwijają, miejsca pracy będą zwijane i będą tym bardziej uciekały. W sytuacji, kiedy to nie są firmy rodzime, tylko zagraniczne, one nie będą miały żadnych skrupułów, żeby po prostu pozamykać swoje fabryki i zlikwidować swój biznes i tym bardziej zwiększyć jeszcze po prostu bezrobocie. Dlatego ta polityka powinna być bardziej racjonalna. Powinna się opierać na trzech kluczowych filarach. No, pierwszy podstawowy filar to jest taki, że powinniśmy prowadzić politykę prorodzinną. Co to oznacza w praktyce? Traktować
dzieci jako inwestycje. I zresztą już dawno wiadomo, że tak powinny dzieci być traktowane. Jeden z noblistów to stwierdził wprost, że dzieci to jest inwestycja dla państwa, a jest to z drugiej strony koszt dla rodzin. Dlatego też, jeśli państwo chce mieć w przyszłości dochody podatkowe, to powinno po prostu racjonalnie prowadzić politykę prorodzinną. Co ona oznacza? Że ci, którzy będą w przyszłości beneficjentami tych, którzy mają dzieci i których dzieci będą pracowały na ich emerytury i świadczenia zdrowotne, to takie rodziny powinny być po prostu nieopodatkowane, mniej opodatkowane, zaś ponosić właśnie, jeśli chodzi o podatki, to powinni ci, którzy decydują się teraz po prostu nie mieć dzieci, a w przyszłości korzystać z tych podatków, które wytworzą ich sąsiedzi. To też jest, chodzi też o to, żeby te rodziny nie wpadały w spirale biedy i żeby miały środki na to, żeby wykształcić swoje dzieci, po to też, żebyśmy my wszyscy korzystali z tego, że oni więcej zarabiając w przyszłości będą też spożarzali nam więcej dochodów podatkowych. Drugi taki kluczowy filar to jest kreowanie miejsc pracy w Polsce, a nie wypychanie ich za granicę. Tutaj jest kluczowe właśnie takie ustawianie regulacji, aby miejsca pracy migrowały do Polski, aby była tworzona ta cała infrastruktura konieczna dla wzrostu firm, a nie taka jest, jak jest obecnie w pakcie fiskalnym po prostu kreowana, a więc polegająca na tym, żeby nie mieć zadłużenia, żeby budżet był zrównoważony. Po co to w praktyce oznacza? To oznacza, że ta infrastruktura, do której ci firmy chcą się zakładać, gdzie istnieją drogi, infrastruktura taka ciężka, z drugiej strony taka miękka, informatyczna, jak i też polegająca na kapitale ludzkim i ich wiedzy, to tego typu infrastruktura istnieje w krajach zachodnich. I my powinniśmy ją również zbudować. Jeśli zdecydujemy się, że można zbudować w dwoma sposobami. Można tą infrastrukturę zbudować w ten sposób, że się pożyczy pieniądze właśnie za granicą też i na kredyt się zbuduje, a będzie się spłacało to z przyszłych po prostu dochodów podatkowych, bo jeśli będą firmy, czyli jeśli będzie to duże obciążenie. Będzie zatrudnienie, to będzie można w przyszłości spłacić, albo tak jak się nam proponuje, poprzez po prostu wydatki budżetowe. Tylko że nasze państwo, nie mając tych dochodów, to nie jest w stanie tej infrastruktury zbudować. Musiałyby podwyższyć podatki, a jak zacznie podwyższać podatki niż inni, w porównaniu z innymi, to te miejsca pracy na pewno nie przyjdą i tym bardziej nie zbuduje tej infrastruktury. Dlatego się należy sprzeciwiać właśnie takim rozwiązaniom idącym jak w pakcie fiskalnym, że budżet musi być zrównoważony, bo sami dokładnie wiemy, jak mamy własne rodziny, a w rodzinach jakiegoś typu biznesu, to pożyczamy, wykładamy jakieś pieniądze po to, żeby zagwarantować czy to wykształcenie dla swoich dzieci, które się w przyszłości zwróci, czy też po prostu jakiś rozwój własnego, rodzinnego biznesu, który też pozwoli nam nawet w przyszłości wycofać te pieniądze i żyć na wyższym poziomie. Więc to jest taki drugi filar. Trzeci filar to nie należy wprowadzać takich zasad zrównoważonego rozwoju, tylko doprowadzić do wprowadzenia w budżetowaniu państwa właśnie tego typu zasady, która powinna być jakąś podstawą, a która też była w programie gospodarczym PiS-u w 2005 roku, a nie została zrealizowana, a więc budżetu takiego zadaniowego, w którym są moduły optymalizujące wydatki budżetowe, a więc polegające na tym, że się inwestuje i wydatkuje tam,
gdzie w przyszłości to się zwróci w postaci powiększenia bazy podatkowej, że będzie więcej po prostu podatków, a redukować tam, gdzie takowych dochodów nie będzie. I patrząc z tej perspektywy, zauważmy, że my takiej optymalizacji z jednej strony nie robimy, nie wprowadzamy tego typu koniecznych modułów, a nawet robimy coś, co jest postawione na głowie. Na przykład budujemy stadiony, mimo że nie mamy klubów piłkarskich, i w efekcie wyrzucamy pieniądze. Później jeszcze na dodatek musimy na tego typu infrastrukturę, jeszcze na dodatek na jej utrzymanie wydatkowywać jakieś dodatkowe środki. Nie, powinniśmy, gdyby nawet była tego typu idea, to taki stadion to miałby, powiedzmy, sens, jeśli by były tworzone dwa kluby, powiedzmy, piłkarskie, które by zarabiały się na siebie, które by powodowały, że ludzie by przychodzili na tego typu spotkania i gdyby takie inwestycje się zwracały. Dlatego też należy działać w tym kierunku, żeby ten rozwój był oparty na tych trzech filarach, a więc polityce prorodzinnej, tworzeniu miejsc pracy w Polsce, a nie wypychaniu Polaków za granicę. To jest olbrzymie wyzwania też, żeby tworzyć organizacje gospodarcze, żeby pozwalać energii się uzewnętrznić i żeby organizacje gospodarcze, które są w Polsce, żeby one się rozwijały, chciały eksportować i wykorzystywać to, że my jednak zarabiamy mniej niż nasi inni obywatele w krajach Unii Europejskiej, żeby chcieli tam eksportować, to związane jest też olbrzymią pracą państwa, aby regulacje europejskie były sprzyjające przepływowi kapitału i umożliwiały dojście takiego kraju jak Polska, dogonienie tamtych krajów, a nie wprost przeciwnie. No i optymalizacja wydatków budżetowych, a więc wydajemy tam, gdzie po prostu to się zwraca, przynosi zysk przyszłości, dochody podatkowe przyszłości, a obcinamy te wydatki, które po prostu takich dochodów nie przynoszą. I to jest olbrzymie wyzwanie dla państwa, to jest olbrzymie wyzwanie programowe, ale powiedzmy sobie też szczerze, które wiąże się z tym, że trzeba kruszyć po prostu różnego typu lobby, które działają niezależnie od partii politycznych, a które po prostu idą w odwrotnych kierunkach niesprzyjających rozwojowi gospodarczemu Polski, czego jest wynikiem obecna nasza tragiczna pod względem gospodarczym przyszłości funkcjonowania społeczeństwa sytuacja prowadząca do tego, że tak naprawdę to najprawdopodobniej Polska w przestrzeni kilkudziesięciu lat zniknie z mapy świata. No właśnie, panie profesorze, ale czy łatwo tak jest w naszej sytuacji politycznej założyć na przykład firmę, czy banki tak łatwo dają kredyty, bo rozmawiamy o tym, żeby zainwestować, powiedzmy, w demografię, w ludzi młodych, żeby zainwestować tutaj finanse, żeby one pozostały w Polsce. Dlatego też kluczowa jest rola państwa, kluczowe jest działanie polegające na tym, aby takie regulacje wprowadzać, które pozwalają z jednej strony konkurować nam z naszymi sąsiadami, przyciągać nawet ten kapitał i te miejsca pracy do Polski, a nie żeby była taka sytuacja, co jest preferowana przez naszych rozwiniętych partnerów zagranicznych, bo oni właśnie potrzebując milionów pracowników w ciągu najbliższych kilku lat, to jest przykład Niemiec, będą próbowały ściągnąć pracowników, ale nie myślą dobrze, mniej wykształconych, żeby zastąpiły po prostu ich obywateli, ale nie godzić się na to, żeby te miejsca pracy przeniosły się do takich krajów, które mają tego typu nadwyżkę. To jest olbrzymie wyzwanie właśnie dla państwa, żeby wprowadzały regulacje
umożliwiające właśnie tą konkurencję, umożliwiające powstawanie miejsc pracy, wykorzystanie tych przewag, które mamy w postaci czy to surowców, czy to w postaci właśnie młodych, niewiele zarabiających pracowników. No, i to wymaga przeciwstawienia się różnym grupom interesów państw, nawet naszych właśnie sojuszników, a z drugiej strony wymaga to przeciwstawienia się różnym grupom interesów, jakie istnieją również w Polsce, którzy są gotowe wspierać finansowo różnego typu lobby, jakiś PR, ale tylko nie po to o własny, własny interes polegający na jakichś regulacjach, które je faworyzują. Panie profesorze, chciałem powiedzieć, że od jakiegoś czasu jestem zachwycony Węgrami. Na pewno pan to potwierdzi. Jaki jest fenomen w tym kraju? Przecież wiemy, że jak socjaliści rządzili, zniszczyli praktycznie kraj, im się udaje się wychodzić na prostą. Jaki jest tam fenomen i czy nie powinniśmy z tych Węgier skorzystać? Fenomen, Właśnie. Wydaje mi się, jest bardzo prosty. Mają przywódcę, który wprawdzie nie jest katolikiem, ale który przyjeżdża do Częstochowy i dziękuję Matce Bożej na to, że pozwoliła po prostu im się wyzwolić z tych okowów, które do tej pory istniały. Dlatego też to, co my możemy zrobić i co musimy zrobić, no to jest z jednej strony jakaś indywidualna zapobiegliwość, również w naszych rodzinach, wspieranie po prostu naszych dzieci, żeby miały więcej dzieci, żebyśmy mieli więcej tych wnuków, wspieranie również finansowe, bo to jest ta przyszłość nasza i naszych rodzin, a z drugiej strony modlić się w różnego typu krucjatach różańcowych, aby po prostu z tej trudnej sytuacji, żeby też znaleźli się przywódcy, którzy będą chcieli naprawdę reprezentować Polskę, ale też nie będą to przywódcy tacy, którzy będą mówili, że mieli na ustach Polskę, a tak naprawdę nie będą realizowali. Działali na szkodę Polski. A nie będą, może nie na szkodę, będą uważali, że najważniejszy jest ich własny po prostu jakiś tam interes i bycie przy władzy, żeby też wybierali uczciwych i kompetentnych urzędników, a nie po znajomości, którzy będą powiedzmy może i lojalni, ale którzy spraw Polski nie posuną do przodu. Czyli według pana diagnozy, oceny, gdyby byli charyzmatyczni, że tak powiem, przywódcy, którym zależy na Polsce, to jest szansa uratowania naszego kraju przed... Tak, ale to o to musimy się modlić, bo to na pewno prosto nie będzie. Nie jesteśmy już w takiej dobrej sytuacji, jakiej nawet byliśmy parę lat temu. I zauważmy, no, że jakoś nie udawało nam się zbudować i wybrać takich liderów przez 20 lat, więc i te nadzieje mogą być również zawodne. Zaś to, co powinniśmy robić, to jednak powinniśmy z jednej strony wspierać tych, których uważamy za uczciwych i kompetentnych, a z drugiej strony też w ramach tych swoich możliwości, których mamy, też powinniśmy działać i to owocnie działać. Moim zdaniem sytuacja jest znacznie gorsza niż nam się wydaje. To jest nie tylko kwestia dotycząca ekonomii, ale też i ducha. I też dlatego też uważam, że kluczową rolę możliwe kierowania tą polskością i tych przemian, no to niemożliwe, że to nie powinni być liderzy polityczni, ale to powinien być wziąć na siebie odpowiedzialność jednak Kościół, który sprawował tą funkcję historyczną wielokrotnie. W trudnych momentach okazywało się, że jednak osoby duchowne to są tymi, które mają te powołanie, żeby służenia
służenia innych, które nie są obciążone rodzinami, jakimiś zobowiązaniami, których można szantażować albo przekupywać. I powinni możliwe, że głośniej się na te tematy, które są kluczowe dla Polski, wypowiedzieć, bo inaczej to zostaniemy takim małym karłem w Europie, który może i straci nazwę. Panie profesorze, bardzo się cieszę z tej obecności i z tego, że pan jako specjalista od finansów, tutaj od również funduszy emerytalnych, również nawiązuje do tego ducha, o czym często Jan Paweł II mówił, kiedy apelował do Europy, mówił: wołam do ciebie, stara Europo, odnów korzenie swojej cywilizacji. Właśnie żyjemy w kręgu cywilizacji łacińskiej, opartej na Piśmie Świętym, na objawieniu, i nie możemy się tego wstydzić. I tak jak pan profesor wspomniał, że właśnie tutaj nas może wiara, Kościół uratować, cud. Wierzymy, że ten cud będzie. Bardzo dziękujemy za obecność w naszym studiu. Dziękuję bardzo za uwagę.